Chcesz zostać gwiazdą? Masz talent aktorski. Teraz pojawia się szansa dla takich jak ty. Bardzo dobrze pamiętam ten zwiastun, zupełnie jakby to było wczoraj. A było to w grudniu zeszłego roku. Parę dni wcześniej, zanim zaczął on pojawiać się na ekranach waszych telewizorów, dowiedziałam się, że będę prowadzić ten program. A potem w styczniu maszyna ruszyła. W eliminacjach przeprowadzonych w czterech miastach Polski wzięło udział kilka tysięcy ludzi. Każdy z nich miał tylko 30 sekund, aby w sposób ciekawy, oryginalny i zaskakujący przekonać do siebie jurorów, zdobyć bilet do sławy i stanąć do walki o debiut aktorski w samym życiu. Wybór 120 osób, którym udało się zakwalifikować do kolejnego etapu programu dla jurorów, wcale nie należał do najłatwiejszych. Nie róbmy zamieszania, bo tam jest przegląd. Ja chcę puścić powoli po jednej osobie. Witamy Państwo. 30 sekund, czas start. Puche fade. Pukej, Aishan. Ach, te baby, one tylko siedzą u tego lekarza i kolejkę zajmują. I co one sobie myślą? Stoję! A on normalnie tak nie ma! Ja starałem się nie obrazić Boga. Jesteśmy obłąkani? Jeżeli w ciągu 10 sekund nie otrzymam 17,5 miliona zielonych, przekreślonych S-ów, wszystko przekażę mediom. Też mają głowę, bo stracisz. Głosujemy, żeśmy przegłosowali naszym. Tak, tak. Nie rób takich numerów. Ci są twoje urodziny. Źle mnie zdobywasz. Źle. Ale mam ochotę na chłopa. Raz Boże, cznot, tylko nie na mnie. Paszcz, strzelnice, trzeszczy w trzewiach, kasztel w chaszczach, strzygi tudzież nieboszczyce, taszczą czaszek, strzępy w paszczach. Myślicie, że będę się głupio uśmiechać? Myślicie, że będę płakała na zawołanie? Tak myślicie? Myślicie tak? No i bardzo dobrze myślicie! Dostał się czy nie, Kamil? Nie, piąteczko. Całe rączki ma dam. Słuchaj, jest bilet do przyszłości. Mam Jokera. To nie na pociąg, tylko do sławy. Tak, dostałem się. To fantastycznie. Odgrywałem scenkę takiego łobuziaka, który dokucza jakiemuś przechodniowi na drugiej stronie ulicy. Zacząłem go wyzywać, licząc od 1 do 20. 120 osób wyłonionych w eliminacjach zaprosiliśmy do Warszawy, gdzie ponownie stanęli oko w oko z jurorami. Tym razem jednak poprzeczka ustawiona była nieco wyżej. Uczestnicy mieli do wykonania konkretne zadania aktorskie. Musieli zinterpretować i przedstawić oryginalne wierszyki i nietypowe scenki. Ci, którym udało się przejść tę próbę, stanęli przed kolejnym egzaminem. 60 żądnych sławy i sukcesu kandydatów na aktorów musiało tym razem wykazać się nie lada wyobraźnią i kreatywnością. Sceną zawładnęły ptaki, gady, ssaki i przeróżne przedmioty, które były tematem monologów przygotowanych przez uczestników. Kaczka. Czka. Czkawkę ma. Radziła jej! Indyczko! Popij wody ze strumyczka. Ale nic nie pomaga, taka trapiązgaga. Straszna trapiązgaga. Pojechała do sąsiada. Sąsiad w trzcinach siedział skrycie. Kochaj kaczko mnie nad życie. Dorota Grudzińska. Słuchaj, no była walka, ale niestety nie, niestety. Chociaż poczekaj, poczekaj. A jakbyś tak się bardzo uśmiechnęła? Tak bardzo? To chodź tu, chodź, chodź. Ka-k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 a-
kokotrupie, za kocham, za kopię, za kokotrupie, kocham, kopię, kokotrupie, za kopię. Karen, Karen, bo przykro mi jest, naprawdę przykro i dostałeś się. I znowu zostałem sama, na sam z tym głupim kotem. Co to za życie? Mam tyle stresu przez tego kota. A dodatek całymi dniami. Nikogo nie ma w domu! Nie kładź, Władziu! Dziadzia dzidzi! Nie kładź, Władziu! Nie kładź, Władziu! Dziadzia dzidzi! Niech się dziadzio dzidzi wstydź! Kto to widział, żeby dzidzia i z dziadziem, który... Z dziadziem, który... Z dziadziem, który nienawidzi! A czy dziadzio kocha Władzie? O to trzeba spytać Tadzie. Nie kładź, Władziu, dziadzia dzidzi, niech się dziadzio dzidzi wstydzi. Kto to widział, żeby dzidzia z dziadziem, który nie dowidzi? Pani Agnieszka Ostrzyk. Tak. Chodziły gołe i bose. Chodziły gołe i bose. Bo się lubiły ganiać boso po rosie. I na golasa lubiły hasać. I na golasa lubiły skakać. I na golasa lubiły hasać. I na golasa lubiły hasać. I na busaka lubiły hasać! I na golasa lubiły skakać. Czy tam hasać, przepraszam. I pomyliłam tekst. Lubiły też skakać i hasać na golasa, bo lubiły chodzić na busaka. Igor Kwiatkowski. Tak. Zegary biją. Zegary biją. Zegary biją. Zegary biją. Zegary biją, zegary biją. Zegary biją. Sprzęty w pokojach mrokiem się kryją. Sprzęty w pokojach mrokiem się kryją. Sprzęty w pokojach rokiem się kryją. Sprzęty się kryją. A ją gdzieś w górze sieć srebrną tka. Gdzieś pająk w górze sieć swoją tka. Biją zegary raz, dwa, raz, dwa. Biją zegary raz, dwa, raz. Biją zegary raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Brawo. Arkadiusz Smoleński. No chodź! Patrz, jaka laska! Idzie
się do mnie, patrz ty, patrz. Witamy w Banku Smoleńskim Company. Wybierz kod PIN. O Jezu, mam tą kartę, tylko nie, tylko nie, to już w tym tygodniu, mam tą kartę. Proszę się nie martwić. Jest pani w Banku Smoleńskim & Company. Proszę się nie martwić. Zablokowałem pani kartę. Ewa Bzdęga. Chodź. No co jest, chłopaki? Zaczynamy, co? Jest! Lecę, lecę! Wyżej, wyżej! Dawaj z główki, dawaj, stary, z główki! Jest! Och, dobrze, tak właśnie! Jeszcze raz z główki! Kopaj, kopaj! Po ostrej, czasami bezwzględnej selekcji, po wielu momentach smutku, ale też ogromnej radości, zostało 24 uczestników. No i wreszcie nadszedł czas na to, aby mogli oni odpocząć od rywalizacji, ale bynajmniej nie od ciężkiej pracy. Wybraliśmy się nad morze, gdzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach artystycznych. Pod okiem profesjonalistów w ciągu zaledwie 3 dni musieli przygotować przedstawienie muzyczne. W tym czasie my mogliśmy się im lepiej przyjrzeć. Mi wreszcie udało się porozmawiać z każdym z nich, a kamera prawie ich nie odstępowała. Zauważyliśmy w grupie rodzące się sympatie, ale także nie obyło się bez konfliktów. Raz, dwa, trzy. Chodź na pozór, czasem burzy się. Jak szalone wciąż do przodu gna. To na wozie, to pod wozem znów. Urok odwieczne niespodzianki mam. To u nas w historii są. Oglądany drugi losu. To jest właśnie to. Momencik, tego nie. Dzisiaj to nagrywamy. Normalni ludzie to mają parę miesięcy na to, a mi kazali z was zrobić artystów dzisiaj. Dobra. Raz, dwa, trzy. Chodź na pozór, czasem burzy się. Życie jest zbyt krótkie, żeby być jedną osobą. A jeżeli jestem aktorką, to mogę być wieloma po prostu postaciami. A najfajniejsze jest to, że aktor jest jak plastelina, która się właściwie powinna wpasowywać w różne formy. Nie ma takiej rutyny cały czas i to jest właśnie najbardziej najfajniejsze właśnie w tym, myślę, zawodzie aktora. Na raz nie pstrykamy, na dwa, raz, dwa, trzy, chodź na pozór, czasem, chodź na pozór, po pozór dopiero masz pierwsze uderzenie. Raz, dwa, trzy, chodź na pozór, po pozór. Tak. Odkopałem swoje marzenie, rozumiesz, odkopałem je i się we mnie zrodziła taka nadzieja, jak to jest z zakochanymi, że na przykład, wiesz, wiedziałem, że już nie mam na ciebie szans, nie? A ty po jakimś czasie przychodzisz i mówisz, że może coś z tego będzie, więc ja tak to aktorstwo wziąłem, kurde, nie wiem, czy mam ten talent, ale strasznie się tym jakby podnieciłem. Raz, dwa, trzy. Aktorstwo dla mnie sztuka właśnie to jest konfrontacja z rzeczywistością. Gdyby nie miałbym tej konfrontacji z rzeczywistością, więc moje aktorstwo, moje myślenie, doświadczenia życia, samego siebie byłyby płaskie. Samo życie. Życie. Marzę o tym, żeby grać. Marzę. Wiem, że jeszcze duża droga, daleka przede mną. Nie gram super, tak jakbym chciał. Wierzę, że właśnie ten program mi w to pomoże. Mamy w tej chwili jakąś przerwę, jest jakaś awaria. Awaria jest prądowa i potem się okaże, że oni są mniej zdolni niż są, bo nie mieli czasu, żeby się tego nauczyć, no ale na razie czekamy. Tańczę, śpiewam, no muszę się jakoś pokazać, ponieważ chcę wybić się, naprawdę chcę się wybić i chcę zostać kimś. No nie włączą ten prąd, bo to po prostu... Czy prąd jest włączony? Tak. Możemy grać. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Nie przeczytasz o nim żadnych spis.
samo życie. Kolorowy film nie zwiedzie cię, czy to co w życiu, życie najważniejsze jest. Życie. Głębik twego serca zawsze rodzi się. Nie tylko ja wysiadłam. Jeszcze parę dziewczyn też wysiadło z głosem i...